bo to, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut oraz finansów. Powrót FTX Europe do pierwotnych właścicieli. Ugoda za ponad 30 milionów dolarów. Prezes JP Morgan sprzedaje pierwszy raz w historii udziały o wartości 150 milionów dolarów. Wieloryb sprzedaje swoje tokeny Shiba Inu ze stratą na ponad 6 milionów dolarów. Ethereum doświadcza znacznego wzrostu aktywności na rynku NFTs. Amerykańscy górnicy bitcoinów kierują pozew przeciwko agencjom rządowym. Wzrost opłat na Solanie prawie o 3000% w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Robert Kiyosaki ujawnia swoje możliwe działania w przypadku upadku ceny bitcoina. Grupa Agora organizuje 13. edycję globalnego kongresu blockchain w Dubaju. Wydarzenie będzie miało charakter zamknięty, dostępny wyłącznie dla zaproszonych gości. Na całości artykułów zapraszam na stronę otocrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam!